Ten rok miałem ciężki pod wieloma względami, nie? Też schudłem 10 kilo, kurwa, w ten rok, już teraz wracam trochę, ale no naprawdę, kurwa, miałem ostro stresówę, bo przez to, jak ludzie hejtem na mnie napierali, to ja, kurwa, z drugiej strony chciałem im jeszcze bardziej pokazać, że ja to zrobię lepiej, wiesz, o co chodzi? W ten sposób. I dalej chcesz udowadniać ludziom? No wiadomo, to jest chyba oczywiste, no nie chcę, kurwa, to nie jest koniec, to jest początek. Tak zostałem ten klip teraz, nie? Kurwa, zajebista. Different, nie? Gdzie my jesteśmy w ogóle? No stary, jesteśmy na Wronkach, na Staszica, na Partyzantów, tutaj dwie ośki obok. To jest słynna miejscówka, w której kręcone były klipy, no i przede wszystkim klip do śmieci. Tak, no tutaj. I też przyszły, czyli mieście Pułapki już wyszło w sumie, nie? Lubię te dupy ze śmieci, lubię te dupy na śmieciach. Jeśli chcę osiągnąć coś, nie mogę dalej, bo utknę na śmieciach. One widziały mnie, jakbym był kimś, wtedy bym się nie spodziewał. Mogą nawijać makaron na uszy, ja wiem, to jest prawdziwy teraz. I czy ten tape w ogóle jest o tym, że ty chcesz się wyrwać stąd? Czy to jest jakieś zakończenie takiego etapu tutaj? No bo ty wyjechałeś, wróciłeś. Tak, no kończę tutaj. Zrobiłem cały tape, cały ten tape zrobiłem tutaj. Energię wygrywania nie zrobiłem całej tutaj. Zrobiłem tam parę numerów może, czy napisałem, ale cały ten tape zrobiłem tu. No i duma w chuj za to, nie? Dorastając tutaj, marzyłeś właśnie... Dla mnie to nie było perspektyw, wiesz, nie chciałem chodzić do pracy, kurwa. Tutaj dużo, wiesz, tutaj jest dużo zakładów, na przykład tam, o, jak sobie kamerką, widać, kurwa, Mikę, widać Samsung, stary jest, kurwa, kicie, w chuj ludzi idzie tam po prostu robić 8 godzin dziennie, 12, nie chciałem tak, kurwa, chciałem coś bardziej zrobić, chciałem bardziej być kreatywny. Trochę więcej mnie to może kosztowało zdrowia na początku, ale mi się wydaje, że teraz wyjdę na tym na plus. Ciągle, zgodnie, kiedy mówimy coś... Patrzcie to, tutaj jest nawet mój dziadek. Całe bendo jest. Zajebiste to są rzeczy, nie? Fuj. Jeśli pułapkiem ciągle zbrodnie, kiedy mówimy coś zgodnie. Jeśli pułapkiem ciągle, kiedy naprawdę co dzieje się w koło, to problemy są. Ty kładziesz też duży nacisk na swoich ziomali. Jakby tam, gdzie ty, tam twoi ziomale. Jak ty chcesz się stąd wyrwać, rozumiem, twoi ziomale też. Ale tak jest. W sensie te chłopy, które robią ze mną muzykę stricte, no to nie mieszkają tutaj, nie? Mieszkają po drugiej stronie Polski, ale tak samo chcą się stamtąd wyrwać i tak samo chcą stamtąd też swoich ziomali wyrwać. Też wiesz, muzyka to jest taka praca, gdzie możesz naprawdę dużej ilości ludzi pomóc. Wiesz, o co chodzi? Co znaczy, że chcesz pomóc swoim ziomalom? Chcę, stary, żeby zaczęli zarabiać pieniądze, może też gdzieś z tego. Nie stricte z muzyki, ale wiesz, stary, jak będą ciuchy, jak będą, kurwa, inne rzeczy, to też zawsze jakaś działka się tam skapie, nie? I będą mieli normalną pracę, a nie, wiesz... A nie co? A nie wyjazd za granicę, nie? Bo tutaj dużo osób emigruje? Jest... Chuj, no teraz moi ziomale wszyscy pojechali na poniedziałek, nie? Tak? No. I gdzie? Ja pojechał Kwiat, pojechał mój kuzyn. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę, nie? Nadal. Dlaczego? Za pieniądze, nie? Kurwa, nie chcę też tu robić na taśmie. Ludzie nie chcą robić tutaj na taśmie, stary. Jesteśmy w tym razem! Rozumiesz, że jesteśmy w tym razem, nie solo! Mamy więcej przed sobą, słyszysz? Odwrócę trzynastkę na nowo! Ze mną nikt od nich, ze mną nikt od was! Mamy je! Z jednej strony twoja płyta mówi o tym, że chcesz gdzieś zakończyć ten etap, wyrwać się, no a z drugiej strony kawałek trzeźwym być, o czym opowiada dla ciebie? Jak to jest trzeźwym być? Możemy do tego wrócić. Cały ten numer nagrałem, nie wiem jak go nagrałem, nie pamiętam. Ten numer, trzeźwy być. No. Cały numer nagrałeś, będąc nietrzeźwym. Paradoksalnie. Cały album nagrałem nietrzeźwy. Serio. Zacząłeś być rozpoznawalny, zacząłeś robić większe liczby i dla mnie kawałek trzeźwym być to okej. Okay. Chodzi o taką trzeźwość po prostu po, okay, wiesz, taką alkoholową, ale też, ale czy tam używkową, ale też no coś więcej w takim sensie, że jak zachować trzeźwość umysłu w momencie, w którym masz tylu fanów, zarabiasz nagle więcej pieniędzy dużo i stajesz się w chuj rozpoznawalnym artystą, masz też rzeczywiście dużo hejtu i dużo się rzeczy dzieje. No to najbardziej, to samo powiedziałem Shaderowi, żeby doceniał każdą chwilę, kiedy jest sam. Bo to mi nawet Fałki też powiedział, jak jesteś sam, to też szczególnie artyst, nie? Podejmujesz się walki jakby ze swoimi myślami przed tym majkiem, to nie jest też kurwa tylko jakieś kładzenie różnych barów, ja też wiedziałem, że robię to dla większej publiki, nie? To też nie chciałem, kurwa, siekać barów nietrafionych, może tak. Szkodliwych. Chuj wie, czy szkodliwe, na pewno są szkodliwe, nie? W jakimś stopniu, bo nie wierzę, że nie są. Cały ten rok mnie moli, przypomniałem sobie, jak to jest trzeźwym być. Może bym do tego wrócił, co to jest jeden dzień taki do puli. Czuję, że dzieciaki nie czują ulic, muszę pokazać, jak się do nich mówi. Następnie dostaną to z najwyższej... Bardzo mi zależy na tym, żeby to miasto, może stricte ten rejon tutaj,
jakby, jak to się mówi, tak kurwa połączyć? Zjednoczyć. Zjednoczyć, no coś takiego, nie? Trochę integracji nadać temu, nie? Szkoda dzieciaków na razie tutaj, nie? Taki, wiesz, co tam byli na klipie, nie? No to są kurwa takie młodziaki w chuj jeszcze, że oni, nie. Ale... No ale są niektórzy czają. Ale są niektórzy czają. Jak podbija na przykład, to cały czas tak się jąkał, nie? To ciężko było go zrozumieć. Bardzo ten, młodziaki po prostu bardzo respekt mają też do mnie tutaj, nie? Że wiesz, nawet podchodzi młody i się jąka. To wiesz, jest ostre, nie? Ale też kurwa co, są co tacy, czujesz co... wtedy? Czujesz takie, że... Czuję dyskomfort też. Bo wiem, że on też czuje. To chyba normalne, ciągle jestem w stanie. Ciągle jestem w pracy, od 3 dni nie jadłem. Więc jak mam być na dnie? Czy to jest martwe? Żyję w swoim świecie, na odgórze. Nie mam barier. Ej, ej. Nie no kurwa, to emocjonalna bomba, trochę rozpierdol. Ej. No, no skipy, kurwa. O, jest, jest. No. To już takie... No to najmocniejsze chyba, co poleciało, tak bym powiedział. A to chłopie jest sprzed 2 lat. My jeszcze nie usiedliśmy dobrze z Łukaszem. Walczysz jakoś z demonami w głowie? Najwięcej mi daje spokój, kurwa. Nie wiem, co mi daje spokój? Co mi daje spokój? Wyjście do lasu, stary, kurwa. Odcięcie się od ludzi. Mi dwa dni solo robią mi stary cały tydzień. Bez tego nie dałbym rady, szczerze. Nie dałbym rady, łeb by mi siadł na pewno, nie? Bo jest po prostu nie przez kurwa ludzi, nie przez to, tylko po prostu przez nadmiar pracy. Bo ja jestem pracy jak chuj, ja wstaję i pracuję, idę spać, przed spaniem pracuję. W 2022 roku zapowiadaliście z Fałkiem wspólny projekt, czy to kiedyś dojdzie do skutku? Fałkiem napisał, żebyśmy to zrobili teraz w październiku. Jest listopad, stary. No bo kurwa, kończę swój tape i nie mogę się wyrwać, stary. Ja naprawdę żyję tylko tym i nie ruszę się stąd, dopóki to nie będzie dopięte na 100%. Jak już to będzie dopięte, to mogę spakować stąd walizę, i kurwa, dopiero wtedy się stąd ruszę. Inaczej nie i chuj. No i tak też Łukaszowi powiedziałem, nie? I myślę, że w tym roku, nie wiem czy to zrobimy, może jakbyśmy się w grudniu może zamknęli. Wydaje mi się, że zamknięcie mnie teraz w studiu, gdzie ja nie nagrywałem troszkę, to no mam kurwa dużo do powiedzenia. Dużo do powiedzenia, bardzo dużo takich rzeczy, które siedzą we mnie i chcę je już wyrzucić, nie? Setki typów ona mnie odcina. Ciuchów ciągle ktoś wysyła. Setki dróg do poprawy życia. Setki dróg wyboru, miałem być na ciele, jestem pierwszy. Diamentowy płyty, chcę mieć już za sobą, chcę to przeżyć. Co się w ogóle z tobą działo, stary, między energią wygrywania a... Ostatni nieprzeklętych dni? Poszedłem na swoje. Po prostu zostałem bułę, poszedłem na swoje, zacząłem robić swoje rzeczy. Wyroślałeś jako człowiek. Wyroślałem bardzo, no, tak mi się wydaje. A w czym to się objawia? Po odejściu do innych ludzi. Co to znaczy? Bo mówiłeś, tam jak kamera nie była włączona, mówiłeś, że szanujesz tych, którzy ciebie szanują. Szacunek za szacunek, po prostu. Nie, jak ktoś nie daje szacunek, to tak mi się zapytałeś o fanów, nie? Jak podbijają na przykład. Jak ktoś podchodzi normalnie, też z szacunkiem, widzi, że robię muzę i podbija z szacunkiem, to też nie mam żadnej lipy. Ale jak ktoś podbija i tam, wiesz, świruje, no to też nie będę temu komuś poświęcał jakoś zbytnio uwagi, nie? Hejt, który na ciebie spadł po debiucie, to cię nie dotknęło? No tak, nie wiadomo, kurwa, trochę tam przypierdoliło, ale to trzeba sobie, kurwa, chłopie, to jest tylko, wiesz, internet, nie? Wyjebane trzeba mieć, naprawdę, robić swoje. I nieważne, co tam piszą, jak, kurwa, ja nadal pod numerami mam dużo, dużo pozytywnych ocen i na pewno dla tych ludzi to będę robił. Ta presja w bardzo młodym wieku nie siadła ci na banie? Wiedziałem, że będzie taka presja, może o tak to nazwę. Ale byłeś na to przygotowany? Bo jedno czułem, że mogę, wykurwić tym, więc wiedziałem, że spadnie na mnie też duży hejt, nie? Patrząc po tym, jak na przykład jak Iggy wchodził na scenę, albo po prostu każdy taki z młodszych graczy, kto wchodził na scenę, widziałem, że tam od razu był jebany. Wiadomo, Iggy miał duży przemiał tego, nie? To jest kurwa mój rok, że teraz coś się zmienia, kawałek cisza. Tak, ale to tylko i to w sensie chodziło o to, o... Że mogę po prostu, że czułem, że wypływam na te większe lądy, że zarobię bułę z tego, że kurwa będę mógł... Czyli ty czułeś, to jakby wiadomo, wiedziałeś, że tak będzie. Tak. Zostawmy energię wygrywania, bo porozmawiajmy o ostatnich dni przeklętych dni. Tam z kolei trochę takim otwierającym wersem tej płyty jest wers trzeba pokazać tu kurwom. Bo ty pytasz, czy to była reakcja? Hejt na mnie spowodował jakąś presję czy coś. Bardziej spowodowało na mnie wkurwienie, które chciałem na nich wyrzucić, bo dużo ludzi, kurwa, psioczy sobie tam w necie, a kurwa... Wiem, że to ja pomagam moim bliskim, wiem, że oni im nie pomogą. Montem odpalił się, czas pokazać tu kurwą. Złoty widok, zrobi ścianę, zrobi ją.
robili tutaj ludzie muzykę, ale na pewno nikt nie nawijał na taką skalę, nikt nie miał takich, takiej kurwa wizji na to wszystko, żeby to tak wszystko, wiesz, spiąć kurwa. To jak to się stało, że ty zacząłeś robić muzykę? No widziałem sobie na kamienicy i kurwa wiesz, jakieś tam parę numerów mi ze Stanów się mignęło, trochę Pickersa, trochę Giego na początku, kurwa to już przewijałem, no i chuj, nie, tylko. Pykło, po prostu. No, zacząłem sam dłubać przy tym, kupiłem pierwszy mic, drugi, trzeci, no i teraz wlatuje czwarty i kolejny mój etap będzie, podejrzewam, że właśnie w przyszłym roku, nie? W przyszłym roku odbiję sobie za wszystko, co tutaj musiałem przepękać, że tak powiem, nie? Co to znaczy, co musiałeś przepękać? Stary, byłeś u mnie na trapie, nie? Chciałbyś tam mieszkać? Nie. No, to właśnie tam musiałem przepękać, ale zrobiłem to świadomie, zrobiłem to na własne życzenie i jestem z tego dumny, że dopiąłem tutaj album po prostu. Wiesz o co chodzi? Tyle. I ja jestem w chuj zadowolony, że pykło to i że ten album jest spełnia moje oczekiwania, nie? I on kończy ten etap tutaj? Na razie. Na razie, tak. Na razie, no. A masz jakiś cel związany z tym? Ty remontujesz mieszkanie? No tak, wiadomo, zremontuję mieszkanie, może zrobię tam studio, najmę może, zobaczymy. A dlaczego studio? Chcesz... Dużo jest ludzi, którzy chcą nawijać tutaj, nie? Ja mogę dawać majki starym ludziom, mogę każdemu dać majka, ale kurwa, czy to mi rozwiąże problem tego, że dużo osób tu nie ma, kurwa, sprzętu też do tego, nie? No, a na streeta to by się bardzo przydało. Jak wyglądał proces w ogóle, no bo to jest zupełnie inna płyta niż energia wygrywania. Na energii wygrywania mieliśmy różne klimaty, no a nie tutaj no. Mamy po prostu... Tak, no tutaj brałem wszystkie bity od chłopaków, chciałem tak zrobić. No wiadomo, że jest jakiś inny ten, ale no tu wiadomo, że jak dobry bicior to wezmę. Ale chciałem stricte zrobić wszystko na chłopakach bitach i klipy też by były jeszcze przez chłopaków poprowadzone, nie? Ale jakby od początku był zamysł taki, żeby... No żeby po prostu napierdalać bęgery i żeby to był taki... No bo na przykład nie ma na całej płycie takiego kawałka w stylu To nie miłość, nie? Który jednak był... On miał być. Miał być. A dlaczego nie ma w takim razie? Będzie przełożony może w czasie. A, okej. Ale nie, bo wiesz co, bo chciałem po prostu ten cały tape, jak już kurwa czułem ten gniew cały w tym roku, teraz ze mnie tak schodzi, nie? Już jestem taki sobie luźniejszy, wyjebany mam szczerze mówiąc. Ale jak już czułem sobie tak ten gniew przez cały ten czas, tak mnie troszeczkę dusiło, jak to wyrzucałem. Czułem gniew i czułem presję, żeby zrobić to dobrze, bo wiedziałem, że to jest mój drugi tape oficjalny. I chciałem utrzymać zajebisty poziom, nie? A dlaczego czułeś gniew? Wydaje mi się, że kurwa... Jakby on był związany? Trochę przez niezrozumienie, trochę źle mnie ludzie odbierali, nie tak jak... nie takim jak jestem człowiekiem, ale to wiadomo, nie da się kurwa, przecież to by ludzie widząc mnie 3 minuty na klipie zobaczyli, jakim jestem człowiekiem, nie? No tak. No, ale no to... Nie wiem, czy przez takie rzeczy czułem gniew przez to, że za dużo było rzeczy robionych dookoła, które nie były około muzyczne, a były to stricte melanż. Wiesz co chodzi, że nie było, o dawaj coś tam, ale tak i tak wychodzi z tego melanż. Czyli co, miałeś taki w pracoholizm jakiś popadłeś, że jak ja jestem nadal pracoholik, chłopie. Dzisiaj jesteście tutaj, nie? Ja powinienem jechać do lekarza, stary, rękę mam złamaną. Ale robię tutaj, nie? Klipa też nagrałem ze złamaną łapą, bo to już mówię, za ten album mogę stracić rękę. Nie robiłem ten tape stricte podliczbowo, mógłbym zrobić, mógłbym fuj zrobić, no dużo osób się odzywało, mógłbym fuj zrobić, ale chciałem zrobić klimatycznie stricte ten tape, zobaczymy co będzie na następnym, nie? Mam jakieś plany. Masz jakieś plany, ale nie zdradzisz ich rozumiem. Nie. Ale jakie? Ja. Taki numer, co mi się pytałeś, żeby był na To nie miłość właśnie, albo coś takiego, że nie było na tym tape, no nie? Nie było. I właśnie ci mówiłem, że mam taki numer, nie? Yes. Tylko kurwa, już mi ten mówi, że się przypierdolą, bo ja tam w refrenie nawinąłem tak. Ciężko jest opisać, stary, moje całe życie. Jeśli ja tym żyję na co dzień, to ty byś naprawdę musiał mieszkać tutaj, stary, obok w bloku, budzić się ze mną rano, widzieć, stary, jak ja ci truję dupę codziennie o tym, że ja pierdolę, znowu nie poszedłem spać, bo kurwa, ja siedziałem do czwartej, coś robiłem. I tu, wiesz, cieszę się, że ja mogę robić coś takiego, a nie po prostu chodzić sobie na streeta, otwierać browara, ładować browara, stać, gadać. Tylko, wiesz, wrócę sobie tutaj, mam do czego wracać, mam coś, co mnie trzyma przy życiu w chuj, bo nie wiem, co bym miał robić. Rap cię trzyma przy życiu? Nie, muzyka. Nie, ja słucham tego rap. No tak, muzyka. No muzyka, tak. Nie, bo nie słucham tylko rapu, nie? A czego słuchasz teraz? Co cię jakoś inspiruje mocniej? Popierdoliła mi w głowie sytuację z Gamą.
W jakim sensie? W sensie to, że on nie wiadomo, czy nie jest konfidentem, czy tak, wyszedł z więzienia. Bardzo mi to popierdoliło w głowie. Dojebaną płytę w ogóle zrobił, która... To jest kolejny aspekt tego i zacząłem chyba przez to bardziej patrzeć na to... patrzeć na to stricte muzycznie, że nie wczuwam się chyba aż tak już w innych artystów. Mhm. Nie chcę mi się wczuwać w innych artystów, bo ciężko mi jest, kurwa, stary, wiesz, to jak ja śledzę Atlantę, potem się takie rzeczy dzieją. Poza tym moja teoria jest taka, że, kurwa, Young tak kazał mi wszystkich wsypać na siebie. Dlaczego? No bo, stary, i tak by mieli wszyscy przejebane. Czy myślisz, że tak się zachorował? Jeśli, wiesz, tak cały czas nawija tam, wiesz, familii, coś tam. I to mi się wydaje, że może gdzieś tam, kurwa, w jego duszy przeszło przez myśl, że może chciałby wziąć wszystko na siebie. On i tak muzycznie zrobił w chuj, stary, on ma 30 lat chyba prawie, czy tam, nie wiem. Nie wiem, 31 chyba ma, nie? No, 30 lat, myślę, że muzycznie jako artysta zrobił w chuj. Nie wiem, czy by ich brał wszystkich na klatę, to jest taka moja teoria, gdzieś tam, kurwa, gdzie może po prostu kazał tak zrobić, ale chuj wie, nie? Jak to jest w ogóle się wychowywać z widokiem na więzienie codziennie? No ciężko, stary, bo budzi się i... Od 9 do 12 słyszysz, kurwo, zarzuć mi coś tam, tam kurwa coś. Cały czas krzyki, nie? Jest trochę tak, że jak ktoś myśli wronki, znaczy jak ktoś mówi wronki, to myśli o więzieniu. Myśli więzienie i Jamika wronki, chłopie, dwie rzeczy. Jamika wronki, no. Nie, no jest na pewno powiązane. Ja też tu chłopaki też krzyczą, kurczę, codziennie. Witam. Dobry. Ten. No, tu miałem kiedyś taką sytuację, że się Maciek gdzieś tam z tamtych okien. Przewinął mi, że ej stary, czy możesz zadzwonić tam do mojej matki i coś tam. Ja akurat tu stałem, czekałem na ziomka, mówię, dobra, chuj, nie, to daj numer. No i podał mi numer, tam zadzwoniłem. Mówię, no tu pani syn z więzienia, tam jakąś paczkę czeka, nie. No wczoraj wysłałam. No to powiedziałem, że tam wczoraj wysłała, jutro powinno być. Powiedział, dzięki młody, zapisz sobie numer, jak wyjdę na wolność, to ci rzucę jakieś fanty, bo mam. No, mam numer, to teraz zapisałem. Tylko wolnej chwili, dziś mam więcej wolnej chwili, kiedy dobiłem już mili, a chcę jeszcze więcej mili, nie dla mnie granica milion. Wygram albo umrę kawałek. No. Jak jest przekaz? To w ogóle, kurwa, długo ten numer leżał u mnie na dysku? Ciągle mam coś do udowodnienia. Siema, presja, dziać wciąż trzeba. Teraz gracze omijają lenia. Czas ziewa. Chujowo wróci się bieda do skiera. Chujowo wiec pustymi łapami. Chcę mieć to, chcę życie bawić. Co nagrałeś do teraz, to dopiero był jakiś przedsmak? Fuj, to są stare, mi się wydaje, że to, nie wiem, no tak. To jest stary, to jestem młodszy ja, to, wiesz, ja mam teraz 21 lat, skończyłem teraz i jakby przemielić ten cały okres, kiedy ja od 15 roku życia, od 15 roku życia jakoś tak nakurwiam muzę, to wiesz, zmieniam się jako człowiek też, bardzo dojrzewam. Staram się też żyć z zasadami zgodnymi ze mną, wiesz, mam po prostu jakieś tam swoje małe zasady, których staram się trzymać, żeby być dobrym człowiekiem, ale też nie dać sobie wejść na głowę w ten sposób, bo to jest też jakaś to mała zasługa sukcesu, żeby umieć się dogadać, nie? Kompromisy są w chuj ważne, wszędzie, i w relacjach, i w biznesie, wszędzie. I to jest coś, czego ci nauczył ten ostatni okres między płytami? Tak, no bardzo, bardzo. Na samym początku, jak zaczęliśmy pracę nad Energią, to Norbert powiedział, że jedyne co muszę wiedzieć od razu na samym początku, to że płyta musi wyjść przed maturami, nie? I jakby, serio? Nie, no tak mi powiedziałeś, nie? I ja tak mówię, kurwa, dobra, to czyli koniec kwietnia to jest ostatnia data i faktycznie Energia wyszła 29. 8, a ja 9. Ja to zrobiłem zlinowany, miałem zamknięte oczy, jak go nagrywałem. Kurwa, jestem zwany, ale ja to zwany! Prawdziwe drodze drzwi są już przede mną, więc mam o co starać. I to co mam teraz to bieg, to nie było tu zaraz. Hej, pora na poznanie mnie, tylko trochę w innych barwach. Yeah. Wiesz o co chodzi? Jestem w raju i w piekle życie to w bałaganie, czuję się dobrze, ale tam nie mój tron. Trzymam co mojego, nie pozwolę, do mnie patrzy blok. Dobra. Jo, starszaki, nie? Wczoraj, bo przedwczoraj ten, najebani tak tu, Norbi, muszę ci porzucić chlebek cebulowy, zajebisty jest. Tu jest chlebek. Dziękuję ci, fuj, stary. Nie ma za co. Zajebisty, fuj, serio. Bo ja jestem... Z wami trochę posiedziałem, też mnie trochę, troszeczkę chociaż poznaliście, coś tam, malutką część tego chociaż, to też inaczej, nie?
Dlatego nie chcę o wszystkim gadać, kurwa, bo... Nie no, stary, bo mam też, tak. Może jak wypierdolę stąd i poczuję się serio, że nikt mnie nie zna, to będzie hit, nie? I wtedy wszystko wyrzucę i liczę na to. I wtedy dopiero zacznę może wszystko wyrzucać. Czasu, może więcej czasu po prostu musi dać albo coś takiego, nie? Też inaczej. Ja. Nie no, ten, ja myślę, że tutaj szybka wycieczka po Wronkach dopełnia po prostu cały ten album, cały ten projekt. I taka klamra tutaj też, kompozycyjna. Tak, chciałem też przekazać bardzo, że zrobiłem to w tym miejscu i da się to zrobić w tym miejscu dobrze też. Tym tapem chciałem to udowodnić. No i zajebiście. Molo, idziesz na sługa?